jako piłkarz fenomen, geniusz, natchniony, jakby to powiedzieć, talentem boskim. Był nie do zatrzymania. Dlaczego? Dlatego, że on miał bardzo nietypową budowę. Jak ja przeciwko niemu grałem, to tak odniosłem wrażenie, taki jakiś ciężarowiec. Napakowany, nogi nieprawdopodobnie mocne, mięśnie widać, że to jest kaloryfer. I on był taki pieniek, jego było trudno przewrócić na boisku. Dlatego on na tych nogach robił nieprawdopodobne zwody, że piłkarze, powiedzmy mojego wzrostu, on był niskiego wzrostu, no nie byli w stanie go powstrzymać, bo on już się kładł, ale się podnosił i dalej tą piłkę prowadził. Ja grałem przeciwko niemu w Herkulesie Alicante, reprezentacja Argentyny przyjechała wtedy do Hiszpanii, żeby testować boiska, bo nie wiadomo, gdzie będą grali, w jakiej grupie. No i w Alicante grała jedna z grup, oni tam przyjechali, graliśmy z nimi mecz taki towarzyski. W pewnym momencie on z Diazem, takim kolegą z boiska, napastnikiem, w dwójkę zaczęli wymieniać podania piłki między sobą i mijali nas dosłownie jak paliki. Coś nieprawdopodobnego. Wyszedł Maradona sam na sam ze mną, całe szczęście, że nie trafił. Ale po tym wszystkim, bo był to mecz towarzyski, myśmy wszyscy stanęli i biliśmy brawo. Po prostu było to coś niemożliwego. Jest zaliczany do jednego z najlepszych. Być może jest najlepszym piłkarzem świata, ale to jest taka licytacja o wyższości świąt Wielkiej Nocy na świętami Bożego Narodzenia. Na pewno był wybitny, jeden z najwybitniejszych piłkarzy. Bardzo mi się nie podobała i chyba wszystkim się nie podobała ta ręka Boga. Dlaczego? Dlatego, że strzelił ręką bramkę Anglikom i po meczu, zamiast powiedzieć tak, strzeliłem, bo przecież to nie do niego mogą być pretensje, tylko do frajera sędziego, który nie widział ani boczny, ani główny, a on najpierw mówił, że nie, to nie jest to, a później powiedział ręka Boga. Dla mnie to takie było określenie jak na katolika, nie bardzo, no bo tutaj, no jakby to powiedzieć, wziął Boga do spółki z tym, że oszukał cały świat. Powtarzam, cały świat. I później on uwierzył w to, że on jest, tak jak na boisku, boski, nie do powstrzymania, bo nikt go nie było w stanie zatrzymać. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie było takiego zawodnika, który jego by powstrzymał w sposób oczywiście prawidłowy. Uwierzył w to, że on jest boski jako człowiek poza boiskiem. Myślał, że jest boski i nikt go nie pokona. A nie ma na świecie człowieka, który wygra z używkami, czy z alkoholem, czy narkotykami. Także jest to na pewno przedwczesna śmierć, można powiedzieć, żal człowieka, ale na własne życzenie wczoraj żeśmy go pożegnali.